Świat wciąga. Zaprasza Wojciech Piestrak. Dzisiaj będzie o Chinach, Afganistanie, nowym jedwabnym szlaku oraz kolei z Europy do Chin. Opowiem o kolei pięciu narodów i trzech korytarzach. Pakistan, Chiny, lapis lazuli i północ-południe. Ale zacznijmy od bieżącego kontekstu. Po 20 latach amerykańskiej obecności w Afganistanie nastąpił punkt zwrotny. Amerykanie się wycofali, a talibowie na nowo opanowali kraj. Pojawia się wiele pytań. Co z prawami człowieka, z prawami kobiet? Czy talibowie faktycznie zmienili się przez te 20 lat? A może to tylko przykrywka, po której nastąpią brutalne rządy i twardy religijny fundamentalizm? I te pytania są rzeczywiście najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców Afganistanu. Ale jest jeszcze inna płaszczyzna tego wszystkiego, co dzieje się teraz w Afganistanie. Rywalizacja mocarstw. Przez wieki obszar Afganistanu, położony na styku trzech części Azji, był dla różnych imperiów strategicznie istotny. W XIX stuleciu dla Brytyjczyków, którzy usiłowali podporządkować sobie ten kraj. W XX wieku wkroczyli Sowieci, ale dziesięcioletnia brutalna wojna okazała się gwoździem do trumny i jedną z przyczyn upadku ZSRR. Po 11 września 2001 roku do Afganistanu wkroczyli Amerykanie i wojska innych państw NATO. Ale i oni w końcu się wycofali. Mogłoby się wydawać, że w Afganistanie powstaje teraz geopolityczna próżnia i przestrzeń na wejście innego mocarstwa. A jest to obszar bardzo istotny. Pomiędzy Iranem a Pakistanem, pomiędzy Chinami a Bliskim Wschodem, pomiędzy Indiami a Europą i między Rosją a Oceanem Indyjskim. W dodatku jest to też obszar o dużym znaczeniu pod kątem geopolitycznym dla Chin. To właśnie przez Azję Środkową mają prowadzić trasy nowego jedwabnego szlaku, łączącego Europę z Chinami. A jednym z celów inicjatywy Pasa i Szlaku jest rozszerzenie wpływów Chin na kraje centralnej oraz zachodniej Azji. Czyżby to właśnie Chiny miały być kolejnym mocarstwem, które spróbuje ujarzmić teren Afganistanu? W ostatnich tygodniach w świat popłynęły sygnały, że Chińczycy i talibowie mogą się porozumieć, a nawet już to zrobili. Minister spraw zagranicznych Chin spotkał się z talibami w lipcu, jeszcze przed opanowaniem przez nich Kabulu. Rzecznik talibów nazwał Chiny przyjaznym krajem i wyraził nadzieję na rolę Chin w odbudowie i rozwoju Afganistanu. Przyjrzyjmy się zatem temu, dlaczego właściwie Chińczycy mieliby angażować się w Afganistanie na większą skalę. Wymienię trzy główne powody, a potem rozwinę ten trzeci zgodnie z tematem odcinka. Pierwszym powodem są oczywiście zasoby naturalne. W Afganistanie istnieją ogromne złoża różnych cennych surowców. Ze względu na wojnę, te wszystkie skarby w dużej mierze nie były dotąd wydobywane. W Afganistanie są duże zasoby miedzi oraz żelaza. Do tego węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, złoto oraz metale ziem rzadkich. Ogromne znaczenie mają przede wszystkim kobalt i lit, używane w produkcji baterii, na przykład tych w telefonach oraz laptopach. Popyt na lit będzie rósł wraz z rosnącym popytem na samochody elektryczne i inne nowe technologie. Prawdopodobnie w Afganistanie znajdują się złoża litu porównywalne z tymi z Boliwii z okolic Salaru de Uyuni, uważanymi dotąd za największe na świecie. Dla Chin te surowce byłyby dobrym powodem, by inwestować w Afganistanie. A do tego potrzeba stabilności i bezpieczeństwa. I właśnie tego będą od talibów wymagać. Drugim bardzo ważnym powodem, dla którego Chinom zależy na stabilności w Afganistanie, jest sprawa Ujgurów. W dwóch ostatnich odcinkach opowiadałem m.in. o korytarzu wahańskim, wystającym kawałku Afganistanu, który na krótkim odcinku sąsiaduje z Chinami. Po chińskiej stronie granicy leży Xinjiang, autonomiczny region zamieszkany m.in. przez muzułmańskich Ujgurów. Nie będę w tym odcinku wgłębiał się w szczegóły tego, co tam się dzieje w sprawie kolonizacji i prześladowań, ale w kontekście Afganistanu, z punktu widzenia chińskiego rządu, najważniejszy jest fakt, że wielu bojowników ujgurskich w ostatnich dekadach znalazło schronienie w Afganistanie. Niektórzy dołączyli tam do talibów i innych organizacji ekstremistycznych, przeszli szkolenia wojskowe i potencjalnie mogliby przedrzeć się z powrotem do Chin, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa. I właśnie to jest przedmiotem rozmów Chińczyków z talibami. Talibowie podobno zapowiedzieli, że nie będą wspierać Ujgurów. I wreszcie jest trzeci powód, dla którego Chiny mogłyby chcieć zaangażować się mocniej w Afganistanie.
Najważniejszym geopolitycznym projektem Chin jest nowy jedwabny szlak, który m.in. ma stworzyć nowe łańcuchy dostaw i uniezależnić Chiny od szlaków kontrolowanych przez USA. Wiele połączeń i inwestycji jest już w trakcie realizacji w Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie, Azerbejdżanie czy Gruzji. A przede wszystkim w być może najważniejszym obecnie kraju regionu dla Chin, to znaczy w Pakistanie. Pomiędzy tymi wszystkimi szlakami jest jednak istotna dziura, nazywana Afganistanem. Chociaż formalnie ten kraj jest członkiem inicjatywy Pasa i Szlaku, to jednak jak dotąd za deklaracją nie poszły żadne większe projekty. Chociaż nowy jedwabny szlak to cała masa różnych składowych, od energetyki przez autostrady i strefy ekonomiczne, a nawet kwestie zdrowotne, to ja w tym filmie skupię się na jednym aspekcie – na planowanych liniach kolejowych z Chin do Europy. Czy takie linie mogłyby prowadzić przez Afganistan? Kiedy spojrzymy na mapę połączeń kolejowych w Azji, zobaczymy, że Afganistan stanowi na niej ogromną białą plamę. Nie znaczy to, że nikt nie planował rozwoju kolei w tym państwie. Plany budowy kolei w Afganistanie sięgają jeszcze XIX wieku, gdy rozważany był pomysł budowy linii z Europy przez Rosję i Afganistan do Indii, co umożliwiłoby Brytyjczykom dotarcie do swojej kolonii trasą lądową. Projekt nie został wdrożony m.in. dlatego, że dzięki tak dogodnej linii kolejowej wojska rosyjskie mogłyby łatwiej zaatakować brytyjskie Indie. Plany kolei przez Rosję zostały odwołane, ale południowy odcinek łączący Afganistan z Indiami nadal był w sferze brytyjskich planów. Indyjska sieć kolejowa miała być rozciągnięta aż do Kabulu, by w razie wojny brytyjsko-rosyjskiej Wielka Brytania mogła szybko przetransportować żołnierzy na teren Afganistanu i walczyć tam, na obcym terenie, zamiast pozwolić Rosjanom na dojście do granic Indii. Rozpoczęto budowę, lecz prace wkrótce zostały wstrzymane. Dopiero w 1925 roku dokończono fragment tej linii, który dotarł w pobliże przełęczy Hajberskiej w obecnym Pakistanie, 3 km przed granicą z Afganistanem. Kolej do tego miejsca funkcjonowała z przerwami do 2008 roku, kiedy w wyniku osunięć ziemi na niektórych fragmentach trasy zamknięto ją na dobre. Ciekawostką jest to, że tory tej linii w Peszawarze przecinały pas startowy lotniska. Czynnikami utrudniającymi budowę kolei w Afganistanie była też geografia, wysokie góry i opór tamtejszych dawnych władców, którzy widzieli w niej raczej zagrożenie niż szansę, potencjalną możliwość obcej inwazji lub dominacji. W późniejszym czasie powstało wiele projektów linii transazjatyckich, na przykład z Europy do Chin. Ponieważ po drodze istnieją dwie ważne przeszkody, Morze Kaspijskie i Morze Czarne, rozważano trzy główne rodzaje tras. Północne przez Rosję, środkowe w kilku wariantach przez Republiki Centralnej Azji i południowe przez Iran oraz Pakistan. Większość z nich omijała obszar Afganistanu, najpierw ze względu na góry, a potem ze względu na liczne wojny. Ale wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się, że połączenie przez Afganistan jest krótsze niż to przez Pakistan, a dodatkowo trzeba pokonać mniej granic i państw niż w przypadku połączeń przez Azję Centralną. A ponieważ Afganistan graniczy bezpośrednio z Chinami, wystarczy przebić się przez ten jeden kraj i już jesteśmy w Iranie, skąd istniejące już tory prowadzą do Turcji i Europy. Jednym z największych problemów, z którymi musi się zmierzyć ktokolwiek, kto chciałby zaprojektować transazjatyckie linie kolejowe, są różne rozstawy torów funkcjonujące w różnych państwach. Afganistan, choć sam jest właściwie kolejową dziurą na mapie, jest otoczony przez aż trzy różne systemy. Na północy istnieje rozległa sieć kolei rosyjskich, funkcjonująca we wszystkich republikach byłego Związku Radzieckiego z rozstawem o szerokości 1520 mm. Na południu istnieje sieć dawnych Indii brytyjskich, współcześnie Indii i Pakistanu, o szerokości 1676 mm. W Chinach z kolei obowiązuje ten sam system co w Europie, 1435 mm i dokładnie ta sama szerokość obowiązuje też w Turcji oraz Iranie. W Afganistanie istnieją obecnie cztery krótkie fragmenty linii kolejowych.
Wszystkie są położone na jego granicach i są przedłużeniem sieci jego sąsiadów. Służą w zasadzie wyłącznie do przewozów towarowych, chociaż w przyszłości ma się to zmienić. Dwa połączenia, w rosyjskim standardzie rozstawu torów, przecinają granicę z Turkmenistanem. Jedno z nich położone jest na zachodzie i ma zaledwie 10 km długości. Istnieją plany przedłużenia tego odcinka do miasta Herat. Drugie połączenie z Turkmenistanem, w okolicy miasta Akuina, do niedawna kończyło się zaledwie 3 km za przejściem granicznym. Choć teraz jest już praktycznie gotowy 35-kilometrowy odcinek do afgańskiego miasta Andkhoi. Te dwa odcinki mają być docelowo częścią korytarza transportowego Lapis Lazuli, otwartego kilka lat temu. Prowadzi on od granicy afgańskiej przez Turkmenistan do Turkmenbaszy, portu nad Morzem Kaspijskim. Stamtąd towary płyną do Baku statkiem, a dalej lądem przez Azerbejdżan do Gruzji, skąd część towarów płynie dalej statkami przez Morze Czarne, a część jest transportowana drogą lądową do Europy przez Turcję. Ponieważ Afganistan nie ma dostępu do morza, ta trasa jest dla niego istotna i zmniejsza zależność Afganistanu od portów w Iranie i Pakistanie. Nazwa Lapis Lazuli pochodzi od nazwy niebieskiego kamienia, którego duże pokłady znajdują się właśnie w Afganistanie, a który wydobywano i transportowano mniej więcej podobną trasą od setek, a nawet tysięcy lat. Kawałek dalej, na granicy uzbeckiej, jest trzeci fragment afgańskich kolei. Pociągi dotarły do tego miejsca w latach sowieckiej inwazji. Sowieci planowali połączyć wtedy swoją sieć kolejową z Kabulem, afgańską stolicą. Ale nic z tego nie wyszło i linia urywała się zaledwie kilkaset metrów za mostem przyjaźni na Amudarii, który również zbudowali Sowieci. To przez ten most ostatnie sowieckie wojska wycofały się z Afganistanu w 1989 roku. Niemniej w ostatniej dekadzie ta linia została przedłużona o 75 km aż do Mazar-i-Sharif, największego miasta w północnym Afganistanie. I choć dzięki temu możliwe stały się m.in. kolejowe transporty z Afganistanu do Chin, ale bardzo okrężną drogą przez Uzbekistan oraz Kazachstan, to w pewnym sensie ekspansja uzbeckich kolei w Afganistanie jest czymś w rodzaju rosyjskiej gry. A wszystko za sprawą rozstawu szyn, bowiem linia do Mazar-i-Sharif jest zbudowana właśnie w standardzie rosyjskim. W lutym tego roku podpisano mapę drogową przedłużenia tej linii o kolejne 600 km przez Kabul do Pakistanu. Pojawiały się też propozycje zbudowania linii z Mazar-i-Sharif do Heratu w standardzie rosyjskim. A to byłby poważny czynnik mogący wymusić ten standard rozstawu torów w całym Afganistanie. Nie istnieją póki co żadne połączenia kolejowe pomiędzy Afganistanem a Tadżykistanem, ale po stronie tadżyckiej rozpoczęto już pracę nad połączeniem jednej z linii kolei tadżyckich z granicą afgańską. Linia ma biec z miejscowości Balch w Tadżykistanie, jakieś 50 km do granicy z Afganistanem i tam nowym mostem nad rzeką Panch przedostać się na stronę afgańską. Stąd w przyszłości mogłaby być przedłużona do dwóch dużych miast, Kunduzu i Mazar-i-Sharif, a dalej do granicy z Turkmenistanem. Dla obu tych państw, Tadżykistanu i Turkmenistanu, jest to sposób na ominięcie Uzbekistanu oraz zmniejszenie zależności od tego państwa. Ostatni, czwarty fragment kolei w Afganistanie istnieje przy granicy z Iranem. Już w latach 70. Mohammad Reza Pahlavi, irański szach, planował przedłużenie sieci swojego kraju do Afganistanu. Dwie linie z Iranu miały być przedłużone na wschód i łączyć się w okolicach Kandaharu, a potem dotrzeć aż do Kabulu. Ale rok 79 zmienił wszystko. Szacha obaliła rewolucja islamska, a Afganistan najechali Sowieci, więc plany irańskiej kolei poszły w odstawkę. Dopiero w ostatnich latach powrócono częściowo do tego planu, to znaczy do połączenia irańskiej sieci kolejowej z Heratem w zachodnim Afganistanie. Kilka miesięcy temu ukończono pierwszy odcinek, w tym 62 km na terytorium Afganistanu. W drugim etapie ma powstać pozostałe 85 km do Heratu. Drugie połączenie z Iranem ma w niedalekiej przyszłości przebiegać nieco dalej na południe i łączyć irańskie miasto Zahedan z afgańskim regionem Hajigak, położonym mniej więcej w centrum kraju.
Geneza tej linii jest bardzo ciekawa i dotyczy rywalizacji Indii z Chinami i Pakistanem. Ponieważ Chińczycy budują w Azji nowy jedwabny szlak, Indie odpowiedziały własną kontrpropozycją, nazwaną korytarzem północ-południe. Korytarz miałby połączyć Europę z Indiami zamiast Chinami przez Rosję, Kaukaz i Iran, ewentualnie przez Morze Kaspijskie albo Kazachstan i Turkmenistan. W każdym wariancie korytarz zmierza do irańskiego portu Chabahar, w którym towary byłyby przeładowywane na statki i drogą morską płynęły do Bombaju. W ten sposób szlak omija Pakistan, wielkiego rywala i zasadniczo wroga Indii. Dzięki temu korytarzowi Indie mogłyby też skutecznie rywalizować z Chinami o wpływy w krajach Azji Centralnej i Azji Zachodniej, na przykład właśnie w Afganistanie. Przez kilka ostatnich lat Indie były jednym z największych sponsorów odbudowy Afganistanu, koniecznej po wojennych zniszczeniach. Poza tym także Hindusów interesują naturalne bogactwa Afganistanu, na przykład ruda żelaza, obecna w regionie Hajigak. I właśnie to było najważniejszym powodem stworzenia planu budowy kolei do tej prowincji, którą można by transportować rudę żelaza do irańskiego portu Chabahar. Ale Indie jednak nie zdołały rozpocząć budowy, a rząd Iranu niedawno ogłosił, że zbuduje tę linię samodzielnie, bez finansowej pomocy Indii. Najpierw po swojej stronie, a potem być może aż do środkowego Afganistanu. Wszystko wskazuje na to, że miało to związek z podpisaną w tym roku umową o 25-letniej współpracy irańsko-chińskiej, w ramach której Chiny zobowiązały się do gigantycznych inwestycji w gospodarkę Iranu. I nic dziwnego, wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że Iran jest absolutnie kluczowy dla chińskiej inicjatywy nowego jedwabnego szlaku. Tak jak mówiłem wcześniej, z Europy do Chin istnieją zasadniczo dwie drogi lądowe, przez Rosję albo przez Iran. Jest jeszcze trzecia przez Kaukaz i Morze Kaspijskie, ale wymaga przeładowania towarów na statki i nie odpowiada idei bezpośrednich pociągów z Europy do Chin. Ponieważ Rosja jest mimo wszystko partnerem niepewnym i Chińczycy nie mogą polegać wyłącznie na trasach przez Rosję, chociażby po to, by mieć różne opcje, Chiny muszą mieć Iran po swojej stronie. Poza tym chodzi też oczywiście o ropę, którą będą z Iranu importować Chińczycy. I teraz zobaczmy. Iran i Chiny podjęły współpracę w ramach nowego jedwabnego szlaku. Irańczycy budują już linię kolejową do Heratu, a być może pociągną ją dalej w głąb terytorium Afganistanu. A jaki rozstaw szyn istnieje w Iranie? 1435 mm, dokładnie ten sam co w Europie i Chinach. Wystarczy przedłużyć tę kolej przez Afganistan do granicy z Chinami i już mamy całą, normalnotorową, bezpośrednią linię kolejową z Europy do Chin, bez zmiany kół na granicach, bez długich postojów i przeładowywania towarów. Którędy mogłaby biec taka kolej? Najbardziej oczywistą odpowiedzią jest trasa przez korytarz wahański. Chiny mają krótką granicę z Afganistanem na wschodnim skrawku tego korytarza, wystającego z głównej części Afganistanu na 300 km. O korytarzu wahańskim zrobiłem cały poprzedni odcinek, więc po zobaczeniu tego materiału serdecznie na niego zapraszam. Link znajdziecie w opisie. Największym problemem z tą trasą są góry, bowiem korytarz wahański to miejsce, gdzie spotykają się trzy wielkie łańcuchy górskie – Hindukusz, Pamir i Karakorum, a na jego granicach istnieje wiele 6- i 7-tysięcznych szczytów. Przełęcz Wahdżir na samej granicy afgańsko-chińskiej leży na wysokości prawie 5000 metrów i jest niedostępna przez znaczną część roku. W chwili obecnej po stronie afgańskiej nie ma tam nawet drogi, chociaż być może w niedługim czasie Chińczycy zbudują brakujący odcinek wysokogórskiej drogi gruntowej. Budowa kolei przez korytarz wahański byłaby trudna technicznie i zapewne dość droga, ale nie niemożliwa. Właściwie to nie z takimi problemami radzili już sobie Chińczycy, na przykład przy budowie kolei w Tybecie, gdzie biegnie ona na wysokościach przekraczających 5000 metrów, o czym osobiście się przekonałem w dość brutalny zdrowotnie sposób. Można rozważyć trasę przez przełęcz Wahdżir albo przez przełęcz Tegermansu, kawałek dalej na północ. Można zbudować tunel, aby ominąć przełęcze, lub poprowadzić trasę przez Mały Pamir, szeroką doliną, a potem przeciąć mały kawałek Tadżykistanu.
Dalej, trasa przez korytarz jest prostsza. Prowadzi kilkoma dolinami rzek, a teren generalnie opada. Przez resztę Afganistanu kolej mogłaby biec różnymi trasami. Albo przez Kabul i środek państwa, albo przez Mazar-i-Sharif i północną część kraju. W obu przypadkach kolej zmierzałaby do Heratu, gdzie swoje tory, o tej samej szerokości co w Chinach, już wkrótce doprowadzą Irańczycy. I właśnie z takim północnym korytarzem związana jest inna koncepcja poprowadzenia kolei przez Afganistan w ramach nowego jedwabnego szlaku. To korytarz kolejowy pięciu narodów, łączący Chiny z Iranem przez Afganistan, ale nie bezpośrednio, bo zamiast przez korytarz wahański, trasę miałaby biec przez Kirgistan i Tadżykistan. Chodzi głównie o geografię i ominięcie wysokich gór, zarówno w korytarzu wahańskim, jak i we wschodnim Tadżykistanie. Podobna budowa połączeń przez Pamir byłaby bardzo trudna technicznie, a w konsekwencji droga. Długość tej linii pięciu narodów to 2100 km, z czego nieco ponad połowa prowadzi przez Afganistan. Wstępną umowę w sprawie budowy podpisano już w 2014 roku i kolej miała pierwotnie powstać do roku 2019. Ale od tego czasu projekt rozwijał się dość powoli, głównie ze względu na problemy z bezpieczeństwem w Afganistanie i kwestie finansowania. Chociaż zapewne istotnym czynnikiem była też obecność Amerykanów w Afganistanie, którzy nie byli zainteresowani ułatwianiem Chińczykom budowy nowego jedwabnego szlaku. Ciekawa jest kwestia szerokości torów tej linii. Z perspektywy Chińczyków i Irańczyków powinno to być 1435 mm, tyle co w Chinach, Iranie i Europie oraz na istniejącym już krótkim odcinku łączącym Iran z Afganistanem. Byłaby to niezwykła szansa na poprowadzenie transazjatyckiej linii z Europy do Chin, z nad Atlantyku aż nad Pacyfik przy użyciu jednego standardu. Z drugiej strony trasa prowadzi przez Kirgistan i Tadżykistan, w których stosuje się szerszy standard rosyjski, a zatem linia z europejsko-chińskim rozstawem nie byłaby kompatybilna z istniejącą już siecią kolei w tych krajach. Ponadto trasa pięciu narodów pokrywa się częściowo z planowaną linią Tadżykistan-Turkmenistan, dla której logiczną szerokością torów jest standard rosyjski, obowiązujący w obu tych krajach. Dlatego, z tego co wiem, przynajmniej ten północny odcinek ma być zbudowany w systemie podwójnym, to znaczy z czterema szynami, czyli po jednym śladzie będą mogły poruszać się zarówno pociągi normalno-torowe, jak i szeroko-torowe. Dla Chin kolej pięciu narodów byłaby jedną z istotnych odnóg nowego jedwabnego szlaku, szybkim i bezpośrednim połączeniem do Iranu, Turcji i Europy. Jej zaletami są ominięcie wszelkich połączeń morskich, jedna szerokość toru i ominięcie Rosji, od której Chiny chcą się uniezależnić. Dla pozbawionych dostępu do morza Afganistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu, poza połączeniem z Chinami, byłoby to też ważne połączenie do portów Iranu i wód Oceanu Indyjskiego. Kirgistan i Tadżykistan mogłyby się w ten sposób uniezależnić transportowo od Rosji oraz Uzbekistanu. Wychodzi więc na to, że w całym regionie prawie wszystkie państwa chcą się połączyć z prawie wszystkimi innymi, ale tak, by ominąć niewygodnych sąsiadów. W tym miejscu trzeba jeszcze powiedzieć o jednej z najważniejszych części inicjatywy Pasa i Szlaku, to znaczy o korytarzu Chiny-Pakistan. Jeśli będziecie chcieli i dacie znać w komentarzach, to o tym korytarzu zrobię za jakiś czas osobny odcinek. Teraz powiem o nim skrótowo w kontekście Afganistanu. Chińsko-pakistański korytarz ekonomiczny jest budowany od kilku lat. Jest to sieć różnych projektów, kolei, autostrad, rurociągów, projektów energetycznych i różnych innych. Łączy zachodnie Chiny z pakistańskim portem Gwadar, który dla Chin ma kluczowe znaczenie. W ten sposób Chiny stają się mniej zależne od morskich połączeń przez Ocean Indyjski i cieśninę Malakka, a zatem od potencjalnych problemów z amerykańską marynarką wojenną i marynarką Indii. Ze względu na położenie w pobliżu Bliskiego Wschodu, Gwadar ma być także kluczowym hubem energetycznym dla Chin. Wartość projektów chińsko-pakistańskiego korytarza ma przekraczać 62 miliardy dolarów. Poza tym Pakistan graniczy z Iranem i potencjalnie to tędy mogłaby biec jedna z odnóg kolei do Europy, z Chin przez Pakistan, Iran i Turcję. Trochę długa, ale całkowicie lądowa, omijająca Rosję i Republiki Centralnej Azji. Gdyby powstało połączenie przez Afganistan, byłoby konkurencją dla Pakistanu.
Pakistanu, bo trasa przez Afganistan jest sporo krótsza i szybsza. Niemniej Pakistan dla Chin jest dalece ważniejszy niż Afganistan. Jest dużo bardziej stabilny, ma dostęp do morza, jest po tej samej stronie co Chiny w sporze z Indiami i ogólnie jest dużo ważniejszym graczem w regionie, z potężną armią i bronią jądrową. Poza tym to nie kto inny jak właśnie Pakistan był przez lata głównym sponsorem talibów, więc w sprawie Afganistanu ma dużo do powiedzenia. Dlatego Chiny wcale nie zamierzają omijać Pakistanu i wydaje się, że największy priorytet ma połączenie Afganistanu z Chinami właśnie przez korytarz Chiny-Pakistan. Możliwa jest na przykład budowa łączników z Peszawaru do Kabulu, zarówno lepszych połączeń drogowych, jak i linii kolejowej. Po pakistańskiej stronie tory dochodzą już od prawie 100 lat w pobliżu granicy, niedaleko przełęczy Chajberskiej. Z Kabulu linia mogłaby biec dalej na północ, do miasta Kunduz i Mazar-i-Sharif. Druga linia mogłaby powstać na południu, łącząc Kandahar z Pakistanem. Dzięki tym połączeniom Afganistan zyskałby połączenie z pakistańskimi portami. Między Chinami a Pakistanem póki co nie ma kolei. Jest autostrada, słynna Karakorum Highway, ulepszona w ostatnich latach i prowadząca przez przełęcz Kunjerab na wysokości około 4700 metrów. Kolej jest planowana od wielu lat, ale z tego co wiem, póki co nie rozpoczęły się żadne prace wykraczające poza projektowanie. Wysokości i górskie przeszkody są podobne co w przypadku potencjalnej kolei przez korytarz wahański, ale trasa przez Karakorum do Pakistanu jest znacznie ważniejsza strategicznie dla Chin. Dlatego być może za jakiś czas usłyszymy o budowie właśnie tej linii łączącej Chiny z Pakistanem i jego portami, a potem pośrednio z Afganistanem. Czy Chinom uda się to, co do tej pory nie udało się nikomu innemu? Czy doprowadzą do stabilności Afganistanu i jego spokojnego rozwoju? A może ta cała sytuacja z Afganistanem jest wielką pułapką, zastawioną na Chiny przez Amerykanów, którzy specjalnie chcą wplątać swojego największego rywala w zaangażowanie w Afganistanie, z którego nie da się wyjść zwycięsko? Dajcie znać, co o tym myślicie oraz czy chcecie odcinek o korytarzu Chiny-Pakistan. W następnym odcinku przeskoczymy na chwilę do Ameryki, by porozmawiać o 11 września i tym, co działo się w przestrzeni powietrznej po atakach 20 lat temu. Będzie o dwóch samolotach, które podejrzewano o to, że są piątą i szóstą porwaną maszyną i które mogły być zestrzelone. Wejdźcie koniecznie do opisu tego odcinka. Są tam linki do dwóch pozostałych filmów o Afganistanie, jeden o korytarzu wahańskim i jeden o ciekawostkach, które pokazuję na mapie. Jeśli uważacie, że ten film był wartościowy, skomentujcie, łapkujcie i udostępnijcie ten film w mediach społecznościowych, a będzie to sygnał dla algorytmu YouTube'a, aby polecać kanał. Do zobaczenia za chwilę w kolejnym odcinku.